Witamy z tej strony Rafhard. W dzisiejszym inboxie zobaczymy standard B Liberty, seria druga. Jest to ciężarówka z I wojny światowej. Temat taki troszeczkę zapomniany, bo mało jest ciężarówek z I wojny światowej. Wydał ją ICM. Skala oczywiście 1 do 35. Numer katalogowy 35651. Powiem Wam tak. Kupiona, dostana z okazji świąt, a kupiona w czarny piątek. Już ją rozpakowuję, bo jeszcze nie była rozpakowywana. Także zobaczymy, co kryje się w środku. Chyba wszystko, tak? Okej. ICM od jakiegoś czasu bardzo fajnie pakuje swoje modele. Tak fajnie, że nie można ich rozpakować. Tadam! A w środku karton. Dobra. O. Tak ICM pakuje swoje modele. Fajny patent, ponieważ ta warstwa jeszcze zabezpiecza model przed zniszczeniem. Mamy tak, ramki przezroczyste również się znajdą jakieś, ale są też z szarego tworzywa. Instrukcja składania modelu. Instrukcja składania modelu, papier kredowy, kalki. Kalki fajne. Gdzieś tutaj był papier, który chroni kalki. Także to wrzucimy tutaj. Jak widzicie, tu są zdjęcia ramek, które będą użyte do budowy. Mamy tutaj na czerwono zaznaczone elementy, które nie zostaną użyte. Czyli możemy wnioskować, że jakieś inne ciężarówki z I wojny światowej będą również wybudowane. Instrukcja sprawia wrażenie czytelnej. Jest troszeczkę stron. No, nawet powiedziałbym, że dosyć dużo stron, ponieważ stron jest 20. Z tyłu jest malowanie, konkretnie dwa malowania, jak tutaj widzę. Pierwsze 18 rok i drugie też jest z 18 roku. Ok, przejdźmy do sedna, czyli do tego, co jest w środku. Czyli jak wyglądają wypraski. Tutaj mamy jedną małą wypraskę przezroczystą. Także bardzo duży plus dla producenta. Tak jak tutaj widzicie. Elementy, tak jak widzę tutaj, zabudowy. Bardzo ładnie to wygląda. Jest pierwsza ramka. Druga ramka z takimi nietypowymi, bo to nie były koła pompowane. Mamy rysory piórowe. Tutaj widzę części silnika. O, ucieka mi ostrość. Części silnika. Że będziemy mieli silnik, kierownica, czyli wszystko, co powinno znajdować się w samochodzie. A że samochody ciężarowe były już używane podczas I wojny światowej, no to taki temat troszeczkę pomijany, ponieważ one się dosyć
mocno już różniły. Podczas II wojny światowej. O, tutaj widać ładnie nity. Kolejna rameczka. Tak tutaj teraz spoglądam. Ona jest troszeczkę wygięta. Nie wiem, czy widać to. Dobrze, no mam nadzieję, że nie wpłynęło to na części tutaj znajdujące się. Bo model naprawdę ciekawy. Tutaj jest chyba fragment silnika lub skrzyni biegów. Spróbujemy zrobić jeszcze jakieś zbliżenie teraz. Tutaj widać jakieś zabrudzenie na tworzywie. Nie wiem, z czego one wynikają. One schodzą, czyli rekomenduję mycie. Jeżeli kupicie ten model, kąpiel w płynie do mycia naczyń jak najbardziej. Tutaj mamy pokrywa chyba silnika, te boczne pokrywy takie, które osłaniały silnik. Nie są one zrobione na wylot, tak powiem, ale dosyć ładnie to wygląda. Być może jakiś producent, o tutaj mamy USA, być może jakiś producent blaszek fototrawionych dorobi te elementy. Tylny most pewnie. Dobrze, słuchajcie, no na pierwszy rzut oka model wygląda dość zacnie. Jak się będzie składał, no jeszcze tego nie wiem, ale za jakiś czas, jak już skończę z Panzer 1, to podejrzewam, że go zrobię. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.